Witajcie! Cześć! A cóż to się dzieje? Chyba się nie spodziewaliście w takim sprzęcie mnie. Chociaż prosiliście, żeby nagrać coś. Także nastała ta chwila. Ciągnik stoi z patelnią spięty, a my te tutaj z Tralisem jedziemy sobie. Nasza kochana czwórka, oczywiście korek na bramkach. Ale nic, no jedziemy, pomału się teraz ruszyło coś tu już. No i znowu redukcja. Taka tragiczna ta autostrada jest. Wiecznie jakieś wypadki, pasa awaryjnego nie ma. Powinni coś z tym zrobić, niby jakieś plany są rozbudowy. Ale no nie wiadomo kiedy to będzie. Sam plan to jeszcze. A my jedziemy rozładować, w sumie no nie rozładować, rozładowani jesteśmy. Jedziemy na czepę zawieźć tylko, odstawić. I później będziemy brali znowu inną. Bo wiecie, są megi, standardy, jeszcze muldy mamy też do przewozu stali, także tak to wygląda, nie? A tutaj Filip montuje, coś tam działa, tworzy. Trzeba wykorzystywać trochę ten czas. Powiem wam, że się już odzwyczaiłem od manuali. Tutaj mamy no najstarsze nasze auto, jedziemy. Akurat się zwolniło. I to jedziemy autem. Ciągnik stoi z patelnią, nie będziemy nic przeczepiać autostradką. A tak już jakiś czas temu prawo jazdy zrobiłem i mówiłem, że nagramy, no i dopiero nagrywamy. Auto było zajęte, my mieliśmy robotę na ciągnik, to na siłę nie będziemy się nikomu wpieprzać do kabiny, żeby film nagrać, nie? Trzeba było dojechać rozsądnie, poczekaliśmy i się udało, jedziemy, kamery zabrane. A tutaj jedyne auto na manualu nasze też zostało takie. Ale no, trzeba trochę pojeździć i tak. Ja automaty typowe, no to w sumie no w osobówkach, ale tak w ciągnikach wiadomo jak się zmienia biegi. Przyciski, bezstopniówki, te sprawy są w manitce też tam. Trochę inny system jest. Automatem może i lepiej, spalanie teraz. Automaty robią mniejsze jak manuale. Kiedyś to było niespotykane takie coś. Gdzie tam? Zawsze człowiek miał mniejsze spalanie. A mamy 500 koni pod maską, także no, idzie to. Nie to co ciągnik. Jak to też na jednym filmie tam pan Andrzej chyba powiedział. Baniaczki skaczą? Baniaczki skaczą. 6 cylindrów, 13 litrów pojemności. Nawet to idzie. Skrzynia 16 z przebitką tutaj w dźwigni. Dźwignię przebijamy nie przyciskiem, tylko połówki do tego. No to wszystkim się jeździ, jak się wyczuje. Najgorsze to dla mnie jest, powiem wam, tacho. Przekleństwo, to nie ma jak ciągnikiem. Jechaliśmy tak, kiedy pasuje, a tu trzeba się uczyć tego, pilnować, bo będzie uczyć problem. Uczyć się, pilnować. No uczyć też, bo to no, nie tak łatwo pojąć od razu jest, nie? No tutaj jest tacho, no jedni wolą, ten typ tutaj jest Siemens VDO, w manie jest Stone Ridge, tak? Chyba no, tak. I znowu on tam trochę czytelniej tak to pokazuje. Jedni wolą tamto, inni to. No ja nie wiem, jeszcze tak nie mam rozeznania, tym rzadko jeżdżę. A już dojeżdżamy do bramek, wiatr nam piknie i lecimy kawałek do kolejnego zjazdu w sumie i zjeżdżamy. Będziemy rozczepiać na czepę, to coś tam myślę, że nagramy jeszcze. Będziemy wjeżdżać, to cięcie zrobimy. No, pójdę się zameldować tylko tam na bramę. Tak, no wiecie, już nie pierwszy raz nagrywamy takie rzeczy. Trochę trzeba chochelką tu zamieszać sobie takie podjeżdżanie. Jak się jedzie już te 90 autostradą cały czas, no to elegancko, wiecie. Się praktycznie biegów nie zmienia, nie? Gorąco jest fest, trzeba będzie klimę trochę chyba już dobić, bo czuję tak po kościach, że trochę grzeje nam. Także piszcie, czy chcecie więcej takich filmików może, czy nie. Z tej kabiny. Czy tamte kabiny do tej pory spotykane bardziej wam się podobają, bo mi chyba tak, no. Zależy, jaka robota jest, nie?
a tutaj mamy no 500 koni, ja wiem, no może ktoś pomyśli sobie dużo, no ale no tak auta ciężarowe tak mają, no. W porównaniu do Newfoundlanda to... W sumie to też nasze najmocniejsze auto tak naprawdę, no bo niżej to tam 480, 460 mają, a tu jest 500. 2009 rok. Dobra, brameczka jest. Połóweczka. Szlaban ktoś tutaj. No to nieciekawie. Dobra, myślę, że nie będziemy mieli problemu z tego powodu. Dobra, pikło, zielone światło, no to nie nasza wina, nie? O, szlaban cię ruszył coś. W ogóle jakbyście chcieli, tutaj miejscowi bardziej mówię, to mogę dać namiary, gdzie prawo jazdy można zrobić fajnie, no. Bezproblemowo sobie tutaj, ja podam numery na PRIV, wszystko tam piszcie, znajomych tutaj mamy, że mają szkołę jazdy, także wszystko będzie załatwione, nie, to nie ma z tym problemu żadnego, badania też, psychotesty i te sprawy, no wiadomo, jedź tutaj gościu, jedź. Dobra, jedziemy. Niska ósemka, jeszcze tylko pstryk. Połóweczka zaraz. To jest fajne, że tylko sprzęgło. Chociaż tyle dobrze, jakby jeszcze trzeba było połówkę szukać. Kto wie, to jeździ. Kto jeździ, to wie. Także trochę tutaj nam wieje, musiałem dach otworzyć, okno trochę uchylić, bo po gorąco, no klimat, po zimie jest jeszcze w sumie pierwszy dzień takich upałów, takich naprawdę solidnych, bo jest, nie wiem ile teraz, 25-6 stopni, o tutaj coś widzę, po poboczu trochę zjedziemy. A właśnie, kiedyś wspominałem o tych śmieciach, że tak się przeraziłem, jechałem ciągnikiem, ludzie zbierali tam ze służb tych właśnie porządkowych śmieci z rowu. No normalnie co kilkanaście metrów worek stał na poboczu, w rowie jak popatrzyłem masa śmieci, także aż niektórych tutaj właśnie zniechęcałem, żeby tak nie robić, nie wyrzucać, bo to jest szok. No tak jak zarośnie nie widać, to tak ładnie, ale później jak to wyzbierali, to worek na worku w zasadzie. Zima przyjdzie, odsłoni rowy, trawa, wiecie, zgnije. Nagrałem taki filmik krótki, aż myślę, że tutaj dobra okazja, żeby zobaczyć ciągnik chociaż chwilkę, no to wrzucimy tutaj taki urywek. Zobaczycie, no naprawdę tragedia. A my jedziemy tutaj na zjazd z Szczelin, Wrocław Wschód dokładnie to się chyba nazywa. Nie wiem, ja tutaj często jeżdżę w tych rejonach, także nie znam takich dokładnych nazw, nie patrzę na te znaki, jakoś tak się jedzie na pamięć. No nie jedziemy 40 ani 50, tylko 90, no taka różnica, mamy Tacho. Naczepę w sumie ciągniemy, którą już znacie też, byliśmy z nią pod Magnolią na tej nocnej akcji też. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. To moje nagranie, które właśnie nagrywamy, dźwięk jak tutaj, no teraz trochę zawiewa jak widoczność, ale myślę, że na przyszłość zrobimy jakieś takie ujęcia gdzieś tam z góry, bo takie ciekawie to wygląda. Tak całą kabinę, żeby pokazać. Fajnie to wygląda, a co my tutaj jeszcze? Spalanie. No ciągnik tak spalał z lekkim ładunkiem do 40, no jak duży ładunek, dużo więcej potrafił łyknąć, zależy jakie tam tereny, górki, czy jakieś tam progi zwalniające, no to wiadomo. Już mówiłem tam też więcej na ten temat. A tutaj w tej chwili przez te korki tutaj bujałem co chwilę, tak mam 30 na 100 mi teraz pokazuje stałe. Chwilowe mamy 36, 37 się waha, bo jest teraz spora górka. Także już, no nie taka spora, no ale no trochę czuć. Daje radę, wiadomo, to jest moc, ale zawsze górka to górka. 12 ton ładunku, no to też jest nic, no to nawet ciągnikiem 12 ton, no to praktycznie nie odczuwa, nie? Rzepaki kwitną.
Ale sucho jest. Będzie w tym roku z tą pogodą. Już na słabszych ziemiach wszystko jest pozamiatane. Drugie skracanie to już w ogóle odpada, nawet nie ma sensu. Nie wiem co to będzie. Niektóre zboża, takich widzę tutaj miejscowych ludzi, którzy tam gdzieś nie starają się zbytnio, to nawet nie wiem czy to się wygłosi, no tam nic nie ma. Już miejscami powysychało. Goła ziemia, już takie badylki zostały. Gdzie lepsze ziemie przypilnowane, no to jeszcze uratuje, jakby jakiś deszczyk poszedł. Ostatnio głupi sen miałem. Ja myślałem, że to jakieś jaja są, że mi się coś w głowie porobiło. Gdzieś tam jechałem sobie samochodem, w radiu mówili, jak ta cała burza piaskowa z nad Sahary, te pyły do nas gdzieś tam zawiewało. No i ja się nasłuchałem tak po południu, poszedłem spać, rano gdzieś tam miałem jechać. Jakieś miałem głupie sny, że ja nie mogłem tam dojechać na miejsce, bo wiało tym piachem. Mówię, co jest? A obudziłem się, to był sen. Pojechałem tam z jakimiś chłopakami, gadam. Oni tak słuchają, nie? Mówią, ty, ale to naprawdę takie coś było. Znaczy, idzie do nas. Ja sobie myślę, kurde, no to mi ciekawie w tej głowie się tam dzieje. Ale tak było, no. Połowa prawdy, połowa się sama w głowie zrobiła. No, tak to wygląda. Także zjeżdżamy. Kolejne brameczki, ale tutaj już korka nie będzie, bo tu jest mniejszy ruch, nie? A coś się chmurzy, to działają? Chmurzy się już któryś dzień z kolei, ale to niewielki efekt z tego jest. Pokropiło raz tak dosłownie, no tylko, że o, wycieraczki wystarczyło dwa razy włączyć i tyle, po deszczu. Nawet dobrze nie porosiło. No. Także nic, no będziemy chwilę tutaj kończyć. Ja już zjadę z autostrady zaraz na taką drogę i tam będzie firma i będziemy dalej się odzywać. Później jak już wjedziemy, zameldujemy się, będzie możliwość. Dobra, trzeba zgasić, bo przewody nie będę odłączał elektryczne, także żeby nam żadnych błędów nie złapał. A tam mi koleś zabrał rękawice. To już dobra, umyję sobie bańkę z wodą. Mam jednak lepsze dojście niż tutaj, nie? Nic tam mi nie. Nie muszę się wciskać. Kurde. Gorąco fez jest tutaj, powiem wam. A jeszcze telefon. Jakiś dzwonkiem mam jakieś akcje. Mam dzwonek swój tam jakiś ustawiony, a mi wyskakuje jakieś dziadostwo inne. Weź tam, wiesz jak to ma iść, nie? Te telefony, no. Dobra. Co, masz łapy rozłożone? Tak. Dobra. Obejdę, pokażę mniej więcej. Dobra. Wypinamy. Miałem kiedyś pokazać w ciągniku, jak to wygląda, szczepianie, rozszczepianie. No to bo nie nagrałem. Ale damy radę. Pilocik od poduszek. To akurat jest wygodnie. Na dół. Następnemu telefon wydzwania teraz. Opad? Nie? A, wyłączył mi się pilot, myślę, co jest. Teraz idzie. Jak tam? Jest, nie? No
dobra. Jeszcze tych telefonów czepili, chyba ta sama osoba, nie? Dałem poziomowanie tu. Co, mamy wszystko, nie? To ten czerwony zahaczony tam. Dobra, jestem czysty. Myślałem, że się ubrudzę, ale nie. Dobra, spadamy. Lecimy. Światełka, pasy zapniemy, żeby nie było, nie? Na wariata tak. Jakoś filmik z nienacka. No, ale coś tam jest. Ostatnio jakoś nie mogliśmy nic nagrać, wiecznie coś. To raz kamery się zapomniało, to coś jeszcze i tak w koło. Wiecie jak to jest. No. Także lecimy, o stolik. Fajny tutaj Iveco ma stolik. Bardzo wygodna sprawa. Fajnie się przy nim tam na laptopie rozmawiać. Jak jakiś weekendzik, to można tam bibkę zrobić czy coś, nie? A my wyjeżdżamy. Teraz samym koniem to dopiero idzie, nie? Słychać? Turbinka pięknie tutaj chodzi. Zmienna geometria. Jedni narzekają, drudzy nie. Jak na wszystko. Ale no bardzo ta zmienna geometria tutaj daje lepsze możliwości wykorzystania tego. Dziwnie samym koniem się jedzie. Ta kabina tak buja, tył wtedy leciutki, nie? Tak jak na jakimś terenie, takim gruncie, na piasku. Wgiąć naczepy to jest nieciekawie, to mieli zaraz, niedociążone nic. No tu teraz wyjechać to nieciekawie. Ale na pusto, z czwóreczki bez problemu. I poszedł. Dobra. Lecimy. Cyk. Cyk. A połówkę niepotrzebnie przerzuciłem. Powiem wam, mam przyzwyczajenia też z mana trochę. Z manuala, z przebitki w przycisku. A lecimy. Fajnie wieje teraz chłodek. Może tą turbinkę coś tam słychać. No. Dobra, także robimy cięcie, bo ktoś się dobija. Na razie. Na razie.